jest na linii albo na brzytwie, jak ja to mówię, dlatego że z jednej strony koszt lockdownu, takiego całkowitego zamknięcia kraju, to jest 10 miliardów na dobę, no może na 2 dni. Natomiast z drugiej strony wiemy, że dzięki temu mamy no jedną z najniższych ilości wirusa na milion mieszkańców. To z drugiej strony ma swoje koszty. I pytanie, czy możemy odmrozić gospodarkę bez uwalniania dzieci do szkół, czy nie? Bo ja też przypominam, jeżeli nie odmrozimy gospodarki, będą umierali ludzie już nie na COVID-a, ale na inne choroby, na onkologiczne choroby, na choroby rzadkie, na choroby sercowo-naczyniowe, bo po prostu medycyna wymaga również budżetu, wymaga pieniędzy. No także tego, żeby. Tak, no, to jest Żeby oczywiste, kupić dobrze. leki, żeby kupić procedury. No ludzie też, Ale ludzie muszą zarabiać. To jest jasne dla muszą. wszystkich. Najbardziej jest to jasne dla tych wszystkich ludzi, którzy teraz Nie tracą. zarabiają. Tak. Tak, albo nie zarabiają. Znaczy, problem z tą epidemią jest taki, że nie ma żadnych danych, żeby ona miała skończyć się w lecie. Nie ma żadnych danych, żeby na jesieni skończyła się epidemia. Nie ma żadnych danych, że ona wygaśnie w jakiś cudowny sposób. W związku z tym ja w swoich wszystkich założeniach i no my wszyscy musimy mieć perspektywę do powstania szczepionki. Znaczy, rozumiem, że pan jest przygotowany na najgorsze, to znaczy, że ten stan, jak to pan mówi, spłaszczenia, tak? Czyli tego, że Tak. liczba chorych przybywających będzie mniej więcej taka jak teraz, nie większa. Dobrze rozumiem? No, trochę większa pewnie, ale procentowo będzie ona Trochę większa, to wzrastała. znaczy ile? Nie wiem, 400, 500 osób, 600 osób na dobę. To jeszcze jest poziom, przy którym nie możemy, To nie, jest jeszcze mamy nie popadać w poziom panikę. akceptowalny, tak. Dobrze. Akceptowalny, no dramatyczny oczywiście, Nie, no wiem, ale akceptowalny statystycznie, akceptowalny tak. tak, z perspektywy człowieka, który patrzy nie na poszczególny przypadek, tylko tak, na Na 40 wydolność milionów systemu ochrony obywateli. zdrowia, na to, Ja to żeby rozumiem, starczyło tak. respiratorów, na to, żeby starczyło miejsc w szpitalach, na to, żeby nie trzeba było wybierać, kogo ratować, kogo nie. No dobrze, tylko no rozumiem, że na to jesteśmy jakoś tam przygotowani. No ale Jakoś to tak. no tak, z naciskiem na jakość. Znaczy, jak każdy kraj, no żaden kraj na świecie do epidemii nie jest No tak, przygotowany, to bo nie widać, wie pan, trzyma dramatyczne opowieści o tym, podparcia. że ludzie mają być chowani w mogiłach tymczasowych w Central Parku. No To brzmi jak niestety. jakiś horror, to jest science No fiction niestety. zupełne. A to jest, są Stany Zjednoczone, bogaty kraj, który był często przedstawiany jako no, ten wzór, czy północne Włochy, jeden z najlepiej, No, najbogatszych najbogatszy region regionów Włoch, Włoch. tak. Tak. Jeden z najbogatszych regionów Europy, to jest prawda. Dokładnie. Jeżeli tam to trafia, no dobrze, ale panie ministrze, bo do czego zmierza moje pytanie? Rozumiem, że o wakacjach możemy zapomnieć. O takich, jak sobie myśleliśmy, masowe O kolonie, takich. obozy. Nie, to na pewno o takich, jak sobie wyobrażamy i takie, jakie mieliśmy do tej pory, możemy zapomnieć, dlatego że no nie ma żadnych danych naukowych, które by powiedziały, epidemia wygaśnie z powodu lata. Tego nie możemy na to liczyć. Rozumiem, że tak się może Nie. wydarzyć, ale nie możemy na to liczyć. Znaczy, nie ma żadnych danych, żeby miało się tak wydarzyć. No, na świecie, gdzie mamy temperatury znacznie wyższe, słońca dużo, wirus jest obecny, epidemia jest obecna, w związku z tym ja nie podejrzewam, żeby nagle czerwiec, lipiec miało zlikwidować epidemię. Niestety będziemy się z nią borykać przez rok. Panie ministrze, ja rozumiem, jest kwiecień, bardzo Dłużej trudno jest nawet. przewidzieć, co będzie w lipcu, ale gdyby pan miał dzisiaj odpowiadać na pytanie, czy możemy zakładać, że będą kolonie, będą obozy w Nie. tym roku? Możemy zakładać, że ich nie będzie. Nie będzie kolonii, nie będzie obozów, na to musimy Moim być zdaniem nie przygotowani. będzie. Musimy być przygotowani. No chyba, że będziemy mieli immunizację już pewnych grup. Na to też się przygotowujemy, żeby sprawdzać, kto jest odporny, kto jest nieodporny. I kto już miał kontakt z wirusem, kto nie miał tego kontaktu. Są testy, które zresztą mamy w Polsce również, te tak zwane immunoenzymatyczne. No, ale to jest już dużo dalszy etap działania. No, proszę Państwa, czekają nas nie tylko smutne wakacje, znaczy smutne, no, na pewno inne wakacje i Inne. dobrze, panie ministrze, nie odpowiedział pan dokładnie na pytanie o szkoły. Jak i kiedy będą otwierane szkoły? Pytam dlatego, że na przykład Niemcy chcą je otwierać stopniowo, to znaczy
chcą otwierać tylko dla najważniejszych lekcji. Ja nie bardzo wiem, które są najważniejsze, no ale załóżmy. I tylko na jakiś czas. Dla grupki uczniów, nie wiem, jak to miałoby wyglądać. Te scenariusze my analizujemy w tej chwili, to znaczy, czy na przykład regionalnie, gdzie jest najmniej zachorowań, czy też wiekowo, klasy na przykład 1 do 5, czy też w taki sposób, żeby to były, trudno powiedzieć, szkoły, no ale też opieka nad dziećmi dla osób, które nie mają co ze swoimi pociechami zrobić, no bo w końcu trudno rok trzymać dzieci w domach i tak, rodzice muszą się nimi opiekować, no to jest też nie do zrobienia, w związku z tym no, musimy tutaj bardzo wyważony sposób do tego podejść. Panie ministrze, dobrze, w takim razie pytanie dość o dramatyczne wydarzenia, które się dzieją w Radomiu. Tam jest zakażony szpital, 206 osób jest zakażonych, prawie połowa personelu nie pracuje. I takie rzeczy oczywiście się zdarzają, ale to się zdarza tuż po tym, jak taki sam przypadek miał miejsce w Nowym Mieście nad Pilicą, oddalonym od Radomia o 30-40 kilometrów. Nie ma pan takiego wrażenia, że tu znowu ktoś nie zadbał, że nie wyciągnięto wniosków z Nowego Miasta i to samo stało się w Radomiu? Z jednej strony oczywiście najwięcej zakażeń jest wśród medyków i to, mówiąc szeroko, medyków, wszystkich pracowników ochrony zdrowia. W Lombardii 20% pacjentów to byli medycy, dlatego że wszyscy chorzy idą po prostu do szpitala. W związku z tym część z tych chorych albo nie zdaje sobie sprawy, że jest chora i zaraża, albo no, coś podaje innego niż było w rzeczywistości. No, znam przypadek osobiście osoby, która była chora, która nie podała, że była z bliskiego kontaktu i zaraziła również personel medyczny. Ale też zdarzają się przypadki, że personel medyczny, który no, siłą rzeczy pracuje w kilku miejscach, bo takie są potrzeby, gdzieś zarażając się jeszcze nie wie, że jest chory. Tak, no, panie ministrze, my to rozumiemy, tylko czy wyciągnięto wnioski w Radomiu? Trudno mi powiedzieć, czy wyciągnięto wnioski w Radomiu. To, co my w tej chwili możemy robić, co robimy, to jest dostarczanie wszystkiego, co można, tylko już nie tylko do szpitali zakaźnych, ale do wszystkich szpitali, czyli maseczki, maski HEPA, kombinezony, po to, żeby jeżeli pojawi się pacjent jakikolwiek z temperaturą, niezależnie czy wiemy, czy on jest z COVID plus, czy nie, to go odizolować i zbadać. Po drugie, zalecenia poszły do wszystkich jednostek, żeby wydzielić takie pododdziały podejrzanych pacjentów. I tam każdego, kto jest podejrzany, powinno się hospitalizować. Panie ministrze, dwie kwestie na koniec. Co pan poczuł, patrząc 10 kwietnia w Wielki Piątek, ale też w rocznicę katastrofy smoleńskiej, na te obrazki z placu Piłsudskiego, gdzie z jednej strony pan wzywa wszystkich, zostańcie w domu, a tam kilkadziesiąt osób składa wieńce, kwiaty? Znaczy kilkadziesiąt to chyba przesada. Ja ze 30. Zobaczyłem to dopiero po fakcie, bo nie mam telewizora, więc obejrzałem w internecie. No cóż, po pierwsze pamiętajmy, że to naprawdę była gigantyczna tragedia i zwykle wiele tysięcy osób te uroczystości obchodziło. Teraz był tam premier, który reprezentuje cały rząd i składał wieniec. Być może te odległości mogły być większe. Trudno. Panie ministrze, ale ja rozumiem na przykład taką sytuację, że przychodzi premier, przychodzi prezydent, przychodzi marszałek Sejmu. No, rozumiem Jarosława Kaczyńskiego, dlatego że tak, z oczywistego zupełnie powodu na przykład. Tak? No, też z oczywistego powodu, ale też jest reprezentuje partię. Jasne. I tak samo inni szefowie partii składali ale wie pan, w innych miejscach. Tak, panie ministrze, tylko to zaraz można mnożyć. A co tam robił minister Błaszczak? Co tam robili inni? Ja rozumiem, że każdy chce pójść, bo każdy chce pokazać, że on również, że ja też, że dla mnie to też było ważne. Minister Błaszczak uważam, że powinien być. Pytanie, czy w jednym czasie wszyscy, dlatego że to jednak był lot wojskowy, tam również zginęli oficerowie
Wojska Polskiego, ale oczywiście zgoda. A to w takim razie pan zobaczy. To w takim razie rodziny ofiar również powinny być. Rodziny ofiar również powinny być. To dla nich była większa strata niż dla ministra Błaszczaka. No. Oczywiście, że tak. Tylko być może wszyscy powinni być w pewnych odstępach czasowych. I to pełna zgoda. Czyli, no dobrze, to gdyby od pana to zależało, to by pan nakazał im robić to nie naraz. Ale ode mnie nie zależało. Ja tutaj ani nie organizuję, ani nie kontroluję, ale... Nikt pana nie pytał o rekomendacje. Ale minister zdrowia nie organizuje działań rządu i premiera oraz klubów parlamentarnych, więc... Nie, panie ministrze, ja to wiem. Ja tylko zadałem pytanie, czy pana ktoś pytał o to, jak można urządzić te uroczystości. Nie. Rozumiem. Panie ministrze, ostatnie pytanie. Pytanie stricte polityczne. Ja mam przed sobą wyniki sondaży i Łukasz Szumowski rośnie tam jak na drożdżach. To jest uciążliwe. Dla pana? Czy dla sondaży? Nie wiem, dla jednych i drugich. Ja zajmuję się głównie w tej chwili merytoryczną pracą naprawdę i ta ilość czasu, którą poświęcam na działalność taką bardzo merytoryczną, a mniej może polityczną. No ale niech da pan sobie przeczytać te sondaże, bo jeszcze w styczniu był pan na drugim, trzecim miejscu za prezydentem, według CBOS-u również za premierem, ale na przykład już teraz w sondażu z kwietnia, w sondażu z Wielkiego Czwartku, z Ibris dla Onetu, Łukasz Szumowski 51% i pierwsze miejsce, Andrzej Duda 44,5%, miejsce drugie i premier 42,5%, miejsce trzecie. Panie redaktorze, ale czy coś to zmieni w moich działaniach w walce z pandemią? Myślę, że nie, szczerze powiedziawszy. Natomiast... Wirus się chyba nie przestraszy sondaży, to z pewnością. Nie przestraszy się sondaży, tak. Natomiast... po pierwsze, a po drugie... Ja zawsze sobie mówię, że sondaże to są takie ulotne rzeczy i nawet można tutaj przysłowie polskie przytoczyć, łaska pańska na pstrym koniu jeździ i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, a nie miał pan ani przez chwilę takich pokus? Kurka wodna, w tej chwili to ja bym wygrał w pierwszej turze pewnie te wybory prezydenckie. Nie. Mógłby pan wtedy kogoś innego wyrobić na funkcję ministra zdrowia? No to faktycznie, nie, tak mówiąc poważnie, to naprawdę te sondaże niewiele zmieniają w mojej rzeczywistości takiej z godziny na godzinę codziennej, dzień po dniu. A tak jak powiedziałem, epidemia w mojej ocenie będzie trwała co najmniej rok, w związku z tym przygotujmy się na niestety długą walkę z koronawirusem, a nie na sondaże. To w perspektywie kilku dni mogę powiedzieć jedno. Proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, jak wygląda, to rzadki obraz, rzadki, dlatego zwróćcie na to uwagę, drodzy państwo, jak wygląda wyspany minister Łukasz Szumowski. Wygląda jakieś 10 lat. Się wyspać, tak. Lat mniej. Panie ministrze... To też moje zdolności fryzjerskie, bo użyłem własnoręcznie maszynki i skróciłem sobie włosy. Wygląda pan bardzo godnie. Ja również za pomocą maszynki dokonuję takich czynności, ale i to też nie z nędzy, a z jakiejś konieczności. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Wolałbym oczywiście męczyć pana na zupełnie inne tematy, no ale wszyscy wiemy, jak jest. Bardzo panu dziękuję. Dużo zdrowia. Dziękuję, kłaniam się bardzo. Nisko. Wszystkiego dobrego, bo ciągle jeszcze czas wielkanocny, więc wszystkiego dobrego na oktawę Wielkiej Nocy. Nadziei. Nadziei.